Zapraszamy na podcast Luźno przy kawie, z tej strony Adam, z tej strony Michał, będziemy mówili o wszystkim, dosłownie wszystkim, zapraszamy na podcast. Poszło, tak? Poszło, jak zawsze. Cześć, dzień dobry. Witamy was w 47 odcinku podcastu Luźna kawie. No to teraz się już się zobowiązany, że to jest 30. Ale nie podglądaj. 35. Jesteś odcinek drugiego sezonu. No bo jak otworzysz to komputer na tym naszym małym stoliczku to miejsca nie będzie. Dlatego ja No, tego no to wstanić Rzuć mikrofonem i wyjdziesz <laughs> ty ty. Tak, nie. <laughs> Ej, nie rzucaj, Nie, że <laughs> ty. Jezus, mikro. Ej, Kabel mi się tutaj zaciągnął. Um, no, luźno przy kawie. Pi piątek siódma rano. Znaczy... Tylko dzisiaj będzie luźno przy wodzie, bo. Tak. Ale to wytłumaczyłem, dlaczego. E, jak oglądaliście nasz e, Insta Story, jak śledzicie nas na Instagramie. Do czego serdecznie zapraszamy? Https dwukropek instagram. Instagram. Kropka, kom, slash Luźno przy kawie. Um, mamy dla Was projekt, który będzie regularnie wchodził. Raz w miesiącu. Prawdopodobnie ostatni piątek miesiąca. No tak sobie wymyśliliśmy, chyba tak zrobimy. Nie chyba, tylko już zaczęliśmy. Dobra. No już pierwsze mamy, bo właśnie go nagrywamy, ale tak macie, tak jak powiedziałem w stories, niedzielę handlową, to będziecie mieli też piątek kawowy. Tak, bo posłuchajcie... No A też wpadł ja, ja, na ja... super pomysł. Tak, ja wpadłem na pomysł, bo jakby wchodzimy w ten pewien element profesjonalizmu w naszym podcaście ostatnio słyszałem, że się za bardzo powtarzamy. No to ja ci wysłałem tego screena, bo o gadasz, gadasz, gadasz. Ale jest to złożone urządzenie i wymaga kilku... No, ten... Zawsze się czegoś nadużymy. No ale to był taki proces. W jednym <grym> odcinku było, że spotkałeś się z problemem. Wyszło, że jestem półinteligentem. Nie. Po prostu długi no? proces. W pierwszym było, że... Ja wiem. Technologia mnie przeskoczyła. Poczekaj, czekaj. czekaj gdzie to jest? Ara eee... będzie szukał pół godziny. Nie, no a... Ty. Ale dałem radę. Dałeś. No, i w pierwszym było, że napotkałeś problem, w drugim było, jak walczyłeś z problemem, w trzecim było, jak go rozwiązałeś. No, no Czyli i to. No... z trzech odcinków. A mogliśmy przez trzy tygodnie nie, y, nie nagrywać, i w jednym byś wszystko opowiedział. Tak? Dokładnie. Ale y, jakby, jako że robi nam się. Znaczy przychodzimy z nowymi formatami dla Was, bo robi się profesjonalnie, Was jest coraz więcej i tak nam się wydaje, że oczekujecie czegoś o więcej od nas. I My też to więcej chcemy wam dać, bo jesteście z nami, więc no, ta wartość, którą wam dajemy, bo też mówimy, mówiliśmy w pierwszych odcinkach, jak rozmawialiśmy, pamiętasz trochę o Instagramie i o tym, jakby mm. czym jest, jak zarabiać na tym Instagramie, to też mówiliśmy o tym, coś powinno się dawać, nie? I ten content jakiś powinien być. Więc... No właśnie, ja tam pewnie wspomniałem o tym, że jednak ludzie poświęcają swój czas, Dokładnie. na przykład w, w przypadku filmów na YouTube, tak? To yy, ludzie poświęcają czas tą około godziny tygodniowo, żeby no. wysłuchać naszego podcastu, no to nie chcemy zmarnować tej godziny, tylko jednak, żeby coś z tego mieli, nie? Tak, i dlatego jakby mm. mamy przemyśloną taką strategię działania dla Was, i mamy stałe formaty, które chcielibyśmy, żebyście zaimplementować, jakby zaimplementować żeby to nie było, znaczy, jest luźna gadka i to ma być luźna gadka. No i zawsze bo będzie. Bo ona się Wam podobała i jakby wkręto śruby, o którym Michał. A masz coś dzisiaj nowego? Kręta szybowa. No <laughs> Nie, dzisiaj jesteśmy dość ciężcy, ale zaraz Wam powiemy dlaczego. To właśnie no, stworzyliśmy sobie pewne ramy i rozpisaliśmy sobie trochę odcinków w przód, żebyście no, dostali już taką wartość, żebyście wiedzieli, co jest ciekawego. E co, już zdradzamy? O co chodzi? No wiesz, tak naprawdę myślę, że teraz w tej pierwszej części to możemy powiedzieć, bo wpadliśmy na pomysł. No, i Ty wpadłeś? Ja, wpad ja nie, absolutnie nie chcę brać za to żadnego, jak to się hmm. mówi? Odpowiedzialności. No nie odpowiedzialności. Wpadłeś Michał... na dobry pomysł, wiesz, zadzwoniłeś co do mnie, opowiedziałeś. Nie, myśmy jechali samochodem wtedy. Nie. Tak, jechaliśmy. Zadzwoniłeś do mnie. Jechaliśmy autem i rozmawialiśmy wtedy jeszcze, że może być jakiś Amsterdam, Berlin czy inne rzeczy. To już potem było. Potem? Drugie. A pierwsze, a... ja pamiętam, siedziałem w domu jest... i coś na komputerze robiłem. To jest, czekaj, to, to? Nie. Nie, ten zielony. No właśnie. Jak ty pamiętasz? Stary jestem już. Robię się no stary. Nie, ale zadzwoniłeś Albo, czekaj, potem... jakie, ja, ja, jakie to się tabletki w aptece kupuje na głowę? Mm, prosta maluna. <laughs> co to jest? Nie no, doppelherz, ale to na serce, nie? A co to jest prosta no, nie mogę Ten, tego podać. Do... Że tak. <śmiech> <śmiech> Michał, jeszcze brawo dla ciebie no. od To powiem tak, żeby, no. bo mogą słuchać nas ludzie w różnym wieku, namiętkiego siura, nie? <laughs> Teraz będzie trzeba <laughs> zaznaczyć eksploita. Tak, Explicit. Nie, no a siur może być wszystko. <laughs> a no tak, bo możesz po angielsku powiedzieć siur <laughs> Or your miętki siur. No dobra, okej. Okay. Nie, tego... Nie, <grym> Ale dobra, nie z będę... tego nie mogę zrobić grafiki miętkiego <grym> siura, nie, bo jak chcę sobie Ja nie mogę tego dalej komentować, bo to będzie słabe. No. Ehm, I wpadłeś na pomysł, zadzwoniłeś, tak. powiedziałeś, potem. Słuchajcie, pomysł tam jest taki. Roz, rozwijaliśmy. Mm. Pomysł jest taki, posłuchajcie, że w jeden, właśnie, piątek miesiąca yy, chcielibyśmy Wam. Przedstawić. Przedstawić kawiarnię. Jakąś kawiarnię, w której byliśmy i robiliśmy sobie własną degustację? Dokładnie tak. Zaczynamy lokalnie, ale. Zaczynamy od trójmiasta, a jest na czym pracować. Michał przygotował taką kartkę. To jest nasza subiektywna ocena. Tak, to musimy jest... to bardzo zaznaczyć. To nie jest coś, czym macie się sugerować, tak? Michał jest baristą. Michał zna się doskonale na kawie. Ja uwielbiam pić kawę. I naprawdę piję dość dużo, i myślę, że już powoli czuję smaki, różne smaki. Zresztą. No, ja regularnie robię tobie kawę tutaj. Tak, jest... w tym odcinku 50. zresztą u nas na Instagramie trochę zjadę na bok. W odcinku 50 który będzie na żywo. Zresztą u nas na Instagramie jest właśnie post Q&A. Możecie wpisywać pytania, które chcielibyście nam zadać. Więc jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, chociażby o Michale, jaki ma właśnie rozmiar buta, to możecie zadać, zapisać to pytanie, będziemy na nie odpowiadać albo po prostu na żywo się włączycie i zadacie to pytanie. To jako, że Michał jest właśnie takim człowiekiem od kawy, typowym kawowym człowiekiem, mhm. to stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się wpisać z naszym podcastem w taki Subiektywną ocenę dwóch, e, dwóch prowadzących, dwóch hostów programu Luźno Przy Chciałbym to porównać do czegoś, bo tutaj będzie cały odcinek raz w miesiącu skupiający się stricte na naszej subiektywnej opinii. I zobacz. Całkowicie. Jak rozmawiamy na przykład y, o tej, uwaga, Shelly, No to no. powiedziałeś, że takie i takie problemy napotkałeś, takie było coś. I to jest mały wątek, więc y, myślę, że nikt tam wiesz, się nie przyczepi, że zniechęcasz czy coś. I tu wygląda absolutnie tak samo. Mimo, że cały odcinek się na tym skupia, to my tylko y, opowiadamy o naszych y, sensorycznych doznaniach, spostrzeżeniach i tak dalej, po prostu. Moglibyśmy usiąść z Adasiem i w biurze o tym pogadać, a my to jeszcze nagramy i rzucimy Wam. Tak, bo chcielibyśmy, mówię, każdy ten jeden piątek w miesiącu i załóżmy, niech to będzie właśnie ostatni, tak jak ten odcinek Wam przelatuje, <śm> nasze takie subiektywną wymianę oceny kawy. Zaraz zresztą opowiemy Wam o karcie, takiej karcie oceny, którą Michał przygotował. Mamy ją zapisaną też na Instagramie. Jest karta, żebyście, znaczy taka zblurowana trochę, ale żebyście zobaczyli, że mamy coś takiego przygotowane. Zaraz przelecimy przez te rzeczy. No, takie coś zrobiłem. Takie trochę specialne. Tak, bo akurat wszyscy widzą, jak tak mówisz. No, ale no, jak ktoś Aha, myślałem, ty. A, myślałem, że to podniosłeś do tego, do tak, kamery. patrzcie do mikrofonu. <laughs> no. <laughs> I hmm. mm, mamy kilka punktów, przez które przejeżdżamy i no, oceniamy pod każdym względem. Cały czas podkreślamy, że jest to subiektywna ocena. I robimy dzisiaj wprowadzenie, żebyście wiedzieli, że po prostu w piątek mówimy, gdzie byliśmy, i potem zaczynamy dyskutować i rozmawiać na temat tych naszych, tych naszych ocen, tak? Tej naszej oceny, tego naszego przemyślenia na temat tej konkretnej kawiarni. A to myślę, może być fajne, no może się dla Was wpisać. Jeżeli no, widzicie, że gdzie coś tam wiemy, no to może w jakiś sposób będziecie. Hmm, Chętnie pójdziecie i sami spróbujecie, a może nie znaliście po prostu tych kafejek, bo kwestia taka. A może jest też byliście taka, i nie wiem też chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami i. Tutaj tak naprawdę mówimy cały czas jest to nasza subiektywna ocena. Powinniśmy mieć taki licznik słowa subiektywny. No już pewnie ktoś przeliczył go i wyłączył. Sześć. Razie. <laughs> e, Michał. Zabiliśmy zanim za, nie, zanim opowiem gdzie byliśmy To mhm. najpierw może przy tym wprowadzeniu powiedzmy Co znajduje się na tej Na tej karcie, bo mamy dwa elementy Może ja tylko szybko powiem Że tak powiem na pół jest podzielone Jeden nie. jest dotyczący typowo Espresso, a drugi jest taki Ogólny dotyczący Zaraz powiesz dokładnie mhm. czego I każdy z nas będąc W takiej kawiarni zamawia Po trzy kawy Espresso, jakąś kawę z mlekiem i potem alternatywę. Zaraz wyjaśnisz, czym będzie ta alternatywa, bo tak naprawdę tutaj w tej chwili potrzebna jest dość specjalistyczna wiedza, żebyśmy trochę to wytłumaczyli. Więc przejdziemy wam najpierw, to Michał zrobi, tak naprawdę, bo tutaj Michał jest twórcą tej karty, jako że jest specjalistą kawowym. Zresztą twoja magisterka, nie? Była o kawie. Salutka. Więc hmm. chciałbym, żeby Michał opowiedział. Ale co jest? Dobra, zacznijmy Michał od tej karty Espresso, żebyś odpowiedział tym, co może nie widzieli zdjęcia, a chcieliby dokładnie wiedzieć, czym się kierujemy. No dobra, to mamy pierwszą część, która stricte skupia się na Espresso i mamy tam taką typową rozpiskę, jak to wygląda przy ocenianiu Espresso we wszystkich takich, no jak to nazwać? Ja na pewno... Coffee, a, czym jest Association z towarzyszeniem, ja na przykład wyliczanie. albo w palarniach kawy też jest tak oceniane i tak dalej. Więc mamy, mm, skupiamy się na mm, body, czyli konsystencji, kremnie, aromat, y, jak ta kawa zostawia posmak, kwasowość, gorycz i ogólnie, mm, no tak jakby mamy tu zapisane jako drinkability, drinkability, nie? czyli po prostu... Takie podsumowanie, przyjemność. no nie przyjemny się. Przyjemność z picia tej kawy. Będzie kijowa kawa, no to w tym momencie będzie niepijalna, tak? No bo to, co to za przyjemność, że ty wypijesz, skoro ci to nie sprawiło przyjemności. No tak, no albo <laughs> nie wiem, wyciągasz język, żeby wylać na niego z węża strażackiego wodę. no Na przykład. W drugiej części mam już takie części, yy, oceny. O, mamy wszystko w skali od 1 do 10, gdzie... Ja zaraz powiem na końcu, podsumuj to trochę, nie? Mhm. To, gdzie zaznaczamy lokalizację, wystrój, jak obsługa, ceny, wiedza baristów, gama wyborów, alternatywy i kawę z mlekiem i zostawimy jeszcze część na taki notatniczy, gdzie możemy jakieś swoje inne doznania... No albo zapisać. przemyślenia, nie? No. Bo tak naprawdę oceniamy prawie wszystko? Mhm. Siódmy raz mówię, subiektywnie. Subiektywnie. Liczcie, kto. Nie będziemy słuchać specjalnie, Ktoś odgadnie, ile razy powiedzieliśmy subiektywnie. A no, ty się jak klaps rozwaliłeś to na tej kanale. No, no dobra, no, no lepiej, no. trzymaj te nogi. No, to nie... Jakbyśmy mieli na żywo, to jakby ludzie o nas pomyśleli. No nie jesteśmy na Ziąweczki żywo. ziomeczki mają wywalone? Nie, czemu wywalone? Jest luźno przy kawie. No to co, co dobra, że nie, mam nogę założoną. Dobra, nie spinaj się. No, Jezus ale jest uwalony się. Ja pierdziele No bo nie polakierowałem. Michał ma cały czarny spodnie w kolorze drewna. Dobra. Z tej karty, którą Michał opowiedział, czyli z początku oczyniania espresso, można zdobyć maksymalnie 50 punktów naszej. Ósmy raz subiektywnej Subiektywne oceny. Ceny. I potem e, z tej drugiej części, gdzie jest właśnie lokalizacja, wystrój, obsługa, cena, wiedza baristów, gama wyborów, alternatywa z mlekiem. Każdy po 10. Każdy jest po 10. 80. Czyli daje 80, czyli łącznie można zdobyć 130 punktów mm -hmm. w skali LPK, a na samym końcu wyciągamy z tego średnią. Uwaga, dziewiąty raz. Subiektywną. subiektywną. <laughs> dziewiąty, taką średnią, którą pewnie gdzieś tam pięcioma LPK, kawa, LPK-ową. lpk pięcioma kubeczkami kawy. To myślę, że możemy zacząć, nie? No to, Dobra, to tak. ja wjeżdżam, gdzie byliśmy. Gdzie byliśmy. Dobra. Słuchajcie, jak wpiszecie sobie, bo jakby też sprawdzamy to pod względem e-commerce'owym, czyli jeżeli wpiszecie sobie kawiarnia Gdynia, mhm. ja wpisałem w Google kawiarnia Gdynia, czy kawa w Gdyni, to wyskoczyła mi taka... Informacja, oczywiście, w pierwszym miejscu, ale to myślę wynikało trochę z lokalizacji tego, że byliśmy w tym miejscu. Pewnie tak. wyskakuje nam kawiarnia Tłok. W Gdyni, na ulicy Wybickiego 3, to jest przy na świętojańskiej. Mm -hmm. Tak, Mniej więcej tam, gdzie był pomnik harcerza kiedyś, a teraz jest zbudowane takie nowe budynki. Tam jest lider Rosman, to chyba każdy najbardziej będzie wiedział. No tak. Każdy mówi, gdzie jest Biedra i lida. To jest jedną przecznicę wcześniej. Tak, i tam jest właśnie ta awiarnia tłok. Tłok od tłoku, czy od takiego tłoku samochodowego? Tłok od tłoku, tłoku. Od tłoku ludzi. Od tłok może? No, może. Chyba, ja. nie, chyba nie tak. Nie wiem, nie wiem. Um, jest 50 recenzji na TripAdvisorze, zresztą kawiarnia jest bardzo klimatyczna i jest w 10, jest wyceniona, jakby, znaczy wyceniona jest w takiej klasyfikacji 10 najlepszych kawiarni w Gdyni, i właśnie kawiarnia Tłok jest na pierwszym miejscu. Dużo fajnych recenzji i jakby myślę częściowo się, pewnie gdzieś częściowo się z nią zgadzamy, tak? Tam bez dwóch zdań w tym wypadku. No to, że są na pierwszym miejscu są? No. E, Dobre to. Um, nie wiem, czy byliście. No i wjechaliśmy do środka. Weszło dwóch panów z teczkami niebieskimi, a w środku mieli kartki. I na tych kartkach y, mieliśmy naszą skalę ocen, i każdy z nas notował sobie poszczególne rzeczy. I po chwili. Baristom zaczęło coś nie grać. Zaczęło coś nie grać, bo przyszło jakichś dwóch typów, udają, że rozmawiają o czymś innym, ale tak naprawdę. Wyciągają. Zamówiliśmy espresso, pani nam przyniosła, zaraz będziemy o tym też mówić. I usiedliśmy, spojrzeliśmy na to. Michał poprosił jeszcze o łyżeczkę i zaczęliśmy ją tam pić, po czym każdy z nas wyciągnął kartkę i zaczęliśmy coś pisać. I tam się jakaś lampa zaczęła włączać. Mm -hmm. I już gorzej z każdą kolejną kawą było. No właśnie. E, dobra, zacznijmy od espresso, Michał. Mm, w skali na 50, ile u ciebie dostało espresso? Espresso u mnie dostało 41. Okej, okay, u mnie jest 35. Zacznijmy od e, aromatu. W ogóle zacznijmy, jaka to była kawa. Jakie to było ziarno, albo co jest na młynku. Co, co jest na młynku? Co jest, A ja co się było, nauczyłem. Co było na młynku? Na młynku była Kolumbia z no, Nomadu. Nomadu. Nomad, czyli. Palernia. Palarnia. Kolumbia, czyli? Kraj. A gdzie Kolumbia? <laughs> no w no Azji, nie? Tak? No? A nie w Onryce? Weź, bo potem <laughs> nadziesz, że debil jakiś. Ktoś to wytnie i będzie takie, wiesz, jak zawsze z kontekstu są wycięte. I debil. O, o, masz już wstęp do nas na Instastory. Mhm. Mm, I y, aromat. Ocenialiśmy w pierwszej części, czyli podania tej e, kawy. Mhm. Widzę, że u Ciebie jest gorzej niż u mnie. No trochę tak. Nie, Mi, mi bardzo odpowiadała. W skali od jednego do skali 0-1. Dwa. 2. Dwa. 2. Ty dałeś dwa. Dwa. Ja dałem jeden. Dla mnie fajny był ten aromat, mhm. ale może nie był aż tak intensywny. Ok. Um, generalnie weszliśmy do tego miejsca. Było dwóch baristów, baristka i barista. Mm -hmm. I pani najwszedłem no ja wszedłem, powiedziałem, że chciałbym espresso. Pani powiedziała, że podwójne. Ja tak się spojrzałem, mówię. Yy, ale na no espresso dajemy podwójne. A. Aha, no to mm -hmm. tak, poproszę. Ja to proszę na, na dwie filiżanki rozbić. I dostaliśmy to podwójne espresso, każdy z nas. Po chwili, jak pani to przyniosła, zapytała się, czy chcemy wodę. No, tak naprawdę do espresso powinna być od razu woda dawana. No, tak się przyjmuje. Tak się przyjmuje, nie? Niezależnie, czy się chyba wypije, czy nie, powinna się, pojawić się, powinna się pojawić woda. Dla mnie ten aromat był ok, ale myślę, że trochę więcej intensywności. Ok, czyli brakowało brakowało mhm. tego? No, dobra. Body. Wytłumacz, Michał, czym jest body? Jakie ja to. Nie A, czekaj, sobie. mam zapisane, tylko tak, muszę wrzucić ja miałem problem z tłumaczeniem. No ogólnie chodzi o konsystencję. Czekaj, bo ja siebie nie słyszę. Yy, mamy kremę na wierzchu yy, kawy. To takie bi białe u góry, to jest właśnie krema i... Jak to, jak, jak ty to przetłumaczyłeś? Już ci mówię, jak ja to ładnie przetłumaczyłem. Yy, o teksturze, tekstura kawy. Tekstura kawy. No. Tekstura kawy. Yy. Ja zaznaczyłem sobie trójkę. Ja, ja również. Trójka, czyli w skali było od 0 do 3. Okay. Bardzo ładnie wyglądała. Mhm. Tak, w ładnej takiej mhm. małej filiżance podane. Loveramix. No, lowramiks. Love <laughs> um, pianka, jak dla mnie. Krema. jak Krema, przepraszam. Jak k, k, Jakby oczami konsumuje też mhm. cały czas. To dla mnie było wszystko perfekcyjnie. Nie było tygryska. Bardzo fajnie wyglądało. Więc tutaj, jakby ode mnie trójka, od Michała również. Potem mieliśmy posmak kawy po wypiciu, czyli ten tak zwany aftertaste. Tak. Wytłumaczysz, czy się trzyma długo, czy krótko, nie? No, powinien wiesz, zasadnie chcesz wziąć łyka i nagle już nie wiedzieć, że pijesz kawę, nie? Dokładnie. Więc w tej skali od 0 do 5, gdzie 5 jest dość, znaczy długo, tak? Bardzo długo, mhm. 0 krótko, ja zaznaczyłem u siebie. Chyba. 4. A, 4. Mhm. No to nie ja, 5, ona naprawdę bardzo długo zostawała. Mhm. Czyli w tej pierwszej części jest 8 na 10, u ciebie 10 na 10. na 10, 10. 10, naprawdę tu nie było mhm. o co się przyczepić. Teraz e, następna rzecz to jest e, flavor balance. I mówimy tutaj o acidity, czyli o tej kwasowości. Mhm. Wytłumaczysz, czym dokładnie jest kwasowość dla osób, które jakby. Tak, kawa nie jest kwaśna, tylko kwasowa. I ta kwasowość, tym bardziej w tym przypadku w Kolumbii, powinna się pojawić, bo ona się tym charakteryzuje. Mm -hmm. No i ta... Tylko ta kwasowość ma być... Nie może być za mała, czyli tak jakby jej nie być. Nie może być też za mocna, tak jakbyśmy jedli gumy szok. Okay. Więc ona ma się pojawić, ale to ma być przyjemna kwasowość. Mm -hmm. Tak jak wiesz, sobie czasami coś skropisz limonką, coś takiego, no to jest przyjemne, dodaje jakiegoś aromatu, ale nie może być przesadzone. I tu mamy taką... Specyficzną skalę, bo mamy od 0 do 0, gdzie na środku jest 5. Mhm. Więc mamy od zer, tak jakby od od minus, minusowych, czyli nie było w ogóle. 5 na środku, czyli idealnie, i potem idziemy w prawo, to zbyt. Zbyt, nie, nie mhm. była już ten ja przyjemna. Ja oczywiście trochę jak taki mhm. y, lamer podszedłem do tego, bo ja sobie zaznaczyłem: oczywiście, espresso pijemy ciepłe, tak? Żeby to była jakby sprawa jasna. I ja sobie tutaj y, zaznaczyłem w dwóch elementach. Dla mnie kwasowość była super. Byłem cztery. Okay. Tak, jeżeli kawa była ciepła, oczywiście. Tak, ale które cztery? Za mało czy za bardzo? Okej, okay. akurat. Cztery to cztery. pięć. No, pięć jest akurat, tak? więc no. trochę poniżej. Ale poniżej, czyli no. było jej trochę za mało. Trochę za mało było. Okay. Mhm. Jak była zimna, to ta kwasowość no, wzrasła dla mnie. nie? No to oczywiste. To jakby, Przy dokładnie. niższych temperaturach kwasowość wychodzi. Mhm. Więc tutaj jakby z mojej skali było cztery. U mnie było też 4, ale u mnie było w tym kierunku za wysokiej. Mhm. Mhm. Ja, ja, już, też, ja z, też o tym mówię. Nie? Bo za, już... mhm. Zaczynało skłaniać się w kierunku tego, że jak ja to powiedziałem, dadę się Mhm. I następna rzecz to jest słodycz. I słodycz. teraz w słodyczy chodzi o ten posmak, nie? który nam zostaje. Mm. Nie mówimy oczywiście teraz już o kwasowości. Nie mówimy o tym, jakby. To jeszcze coś ten podpowiem, no. że w tej kawie ogólnie posmaki powinny być z ciemnej czekolady, więc tutaj będziemy mieli tą gorycz mm -hmm. i mamy brzoskwinę. Mm -hmm. Więc ona by wynikała właśnie z tego, że. Mamy tą słodycz, tą kwasowość, tak? U mnie kwasowość w skali od 0 do 5. Gdzie 5 to jest? Słodycz. Słodycz? słodycz. A u mnie było 4. U mnie 3. Brakowało tam trochę takiej krągłości, że powiem. To jest, oznacza, że mamy te wszystkie posmaki i one. Wyobraźmy sobie, że mamy bańkę. Mhm. I w tym momencie one są. Yy... O, to można też w stronę skali porównać. Czyli mamy tak, jakby y, widełki, w których to się zamyka. Mhm. A tu to trochę było rozlane. Czyli mhm. wiesz, miałem posmak tej kwasowości, potem y, ta gorycz, one się za bardzo rozjeżdżały. A jeżeli masz krągłość. To to możesz znaleźć w jednym momencie wszystko. W, jednej, w danej sekundzie możesz znaleźć kwasowość, gorycz i tak. Mm -hmm. A tu było to trochę rozjechane. Oczywiście gorycz zawsze wjeżdża później, tak ale tutaj to było trochę za bardzo. Dobra. E, no i teraz goryczka. Jest profesjonalisto i teraz goryczka, tak? Mm -hmm. Czyli to co jest. E, tutaj znowu mamy skalę od 0 do 5, gdzie e, znowu jest jakby. Od do pięciu, no i może być zbyt gorzka, czyli niefajne, bo aż drapie w gardło, albo w ogóle tego może nie być. Mhm. I no dobra, jak u tym, co, ile dałeś? Ja dałem czwóreczkę, bo fajnie byłem w stanie trochę tej goryczy takiej czekoladowej znaleźć. Ja niestety mam lekko przekłamane, bo ja jakby tą gorycz samą w sobie już wyciągałem z zimnej kawy, mhm. okej? Okay? I źle oczywiście bije się tutaj w pierś, ja dałem po prostu dwa. Okej? Okay. Okay? Dobra, i teraz ostatni rzecz, ostatnia rzecz, czyli drinkability, czyli ta. Przyjemność picia, przyjemność, Przyjemność, tak, dokładnie. Przyjemność po prostu spicia. Z, z okay. U Ciebie? U Ciebie nic nie ma. A, bo nie, to nie, nie ta karta. Dobra. To nie ta karta. Mhm. No, ja mam takie 8, 9. No, zaznaczyłem 9, ale. Mhm. Byłoby gdzieś tak pomiędzy. No tej krągłości mi trochę brakowało. Ta, gdyby. O, gdyby zmniejszyć odrobinę kwasowość i to wszystko by się zjechało, to byłoby idealne espresso. No właśnie, ja tutaj chyba teraz, tak jak rozmawiamy, to trochę za nisko do tego podszedłem, ale to znowu wynikało z wypicia na końcu zimnego espresso, tak? Spoko nauczy się. I za bardzo mi wjeżdżało. Ja zaznaczyłem piątkę, nie? Czy mhm. ciepła, czy zimna? Oczywiście im zimniejsza, tym gorzej się opiło. No, czy, no zawsze tak będzie. Jeśli tak będzie... zrobię to espresso w 70 stopniach, to ona byłaby kwaśna jak nie wiem co. Dokładnie. Więc tutaj jakby spada temperatura, więc jesteśmy, w, tak jakby to uwydatnia błędy. Mhm. No ale oczywiście ona będzie bardziej kwasowa, ta gorycz zanika. Nie? Też, Michał, chciałbym, żebyś teraz powiedział, że oczywiście te wszystkie elementy skali przy espresso są związane z tym, jak ta kawa jest zmielona jest, zmie... czekaj, zacznijmy od początku, uprawiana, palona, mielona i ekstrahowana. Okej, okay. czyli podsumowując tą pierwszą część, jeżeli chodzi o espresso, to zabrakło czego? Złego zmielenia? Nie, co czy... ja bym zrobił z tą kawą? No. Ja z tą kawą bym zrobił tak, że myślę, żebym ją dał Albo nie, młynek bym odrobinę zmielił bardziej kawę. Odrobinę, taką szczyptę, dosłownie. Okay. I naprawdę niewiele brakowało do takiego, żebym miał okurczę, to jest tak w punkt. Żeby był full wypas. Kilka razy tak trafiłem i było takie, że to jest to. Mhm. Więc albo bym delikatnie zmielił młynek, albo dałbym jedną dziesiątą grama więcej. Okej. Okay. Yy, dobra. Yy, zacznijmy teraz od kawy z mlekiem. To jak mówiliśmy o kawie, Dobra, to potem no, przejdziemy potem sobie jedziemy, o, całości, no, no. o całości lokalu. To co ty wziąłeś, bo druga była tak, tak. Druga była z mlekiem. Druga była, ja wziąłem kawę z mlekiem, czyli ja wziąłem latte. A ja wziąłem flat white'a. Michał wziął flat white'a. Ja oceniłem kawę z mlekiem w skali od, 1, od 0 do 10 na 8. Ja dałem 6. W I oceniłem placie. trochę moją i twoją jednocześnie. Okay. Dla mnie, mi się spodobał bardzo ładny art na mleku. O lata arty były nie do przyczepienia. Się. Naprawdę, bardzo Było fajnie. Było tak, jakby dobrze mleko, w sensie mm, dobrze, niedobrze zrobione mleko. Mhm. No, czy ty masz swoje zastrzeżenia? Ja osobiście dlatego daję 8, bo mówię, ładny art na mleku, dobra i smaczna proporcja, jak dla mnie. Mhm. Czułem no, tak, jak ja piję tego? latę, nie? Mhm. Więc ja czułem kawę z tym mlekiem, piję zwykłe mleko, tak. Naj normalne mleko, nie wiem czy tam było 3.2% czy 2%, bo się pieni. 3.2% mleko i one było dobre, nie mam nic zastrzeżenia, Bardzo mi smakowała taka kawa, tak. Fajnie podana w dobrej temperaturze. Ona nie była ani za ciepła, ani za zimna. Była w sam raz dla mnie taka kawa do wypicia. Około 70 stopni. Bardzo dobra. Puszysta pianka i mi smakowało. Okay. To teraz powiedz, bo ty masz zastrzeżenie do tej pianki, nie? Puszysta pianka, tak. Ja miałem... Bo ona fajnie została na końcu. Jak spiłem kawę tak, jak zawsze piję latę, okay. to ona tak fajnie została jeszcze. No właśnie, bo to było trochę spienione jak pod cappuccino. Okej. Okay. Cappuccino ma najwięcej, potem Zgadza. latte, A, potem flat white. Ja miałem trochę jak pod latte, ty miałeś trochę jak pod cappuccino. Czyli okay, było czyli... ciut przepienione. Przepienione. Ale było ładnie zrobione, nie było żadnych bombli, bo... Zanim zaczęliśmy ją pić, chwila minęła i tam żadne bąble nie zaczęły wychodzić, więc było ładnie spinane ciut za długo. Mhm. E, dokładnie. I teraz. Czyli, no a u ciebie jaka jest? To? Cena szósta, ty mówiłaś? Mhm. E, Ze smutną bójką. Ja nie mam nic do zastrzeżenia. Kafe tłok, kawiarnia tłok super. Mi bardzo smakowało. Znaczy każda kawa mi smakowała, mm -hmm. tak, bo naprawdę fajnie podana. I tak możesz dalej. mieć swoje dziwactwo, oczywiście, tak, naprawdę, że tak w sensie takim, że... <grym> Subiektywna Nie, skoro lubisz tą piankę, mm -hmm. to musisz, Super, musisz mówić, że latę i chcesz, że jest jak do kapu okay. i dziękuję, i będzie każdy szczęśliwy. Dobra. Co? LPK uczy i bawi. Alternatywa. Ale nie chodzi nam o muzykę alternatywną, tylko chodzi Metodę nam o. Metodę przelewową. Dokładnie. Tego, w jaki sposób dostajemy. Ja dostałem, ja poprosiłem o dripową. Dripa. Z dripa, dripa. no. A ty? V60, chyba tam była. Tak, no? V60. No, a ja poprosiłem o Aeropress. Um, ci, co nas słuchali, wiedzą zapewne, czym jest Aeropress, czym jest Drip. Podlinkujemy to w tym odcinku, żebyście mogli zobaczyć na zdjęciu i na pewno pewnie kiedyś piliście. Najpierw przejdę, zanim powiem, jaka jest ocena przy alternatywnej, bo tu jest trochę słabiej. Jeszcze dopowiem tylko to, że była jeszcze jedna metoda, czyli Hemex. Hemex, no. do wyboru. No. Tak, i tak naprawdę to są wszystkie możliwe metody. Nie. Co te jeszcze mamy? Syphon, French Press. Ale te są najbardziej popularne. Tak, tak. tak. Mhm, o to mi właśnie chodzi. E, dla takiego typowego śmiertelnika, nie? I teraz e, tą kawę, którą piłem z dripa, to była Guatemala. E, jeżyna, porzeczka, migdał. Mhm. Okej. Okay. A ty miałeś e, też to samą? Guatemala miałem, ale ja miałem lapila. Lapila. Mandarynka, nerkowce i... kaki? Mhm. Ehm... Bardzo fajnie podane. Spodek, filiżanka i bardzo estetyczny dzbanuszek. Tak, też le. Bardzo mi się podobał dzbanuszek. Był naprawdę bardzo estetyczny. Trochę wygląda jak do podlewania kwiatów. Trochę tak wygląda, albo wazon na kwiatka. No, że Michał ode mnie kwiatków nie bierze, ja od niego też nie. Mhm. To musieliśmy wypić. I niestety. Ja jak, no dokładnie, mm. ja jak piłem y, tą guatemalę, no mogę tylko powiedzieć, uh -huh. to czułem się, jakbym pił ciepłą wodę zalaną kawą. Y, jeszcze chcemy powiedzieć, że każdy wypił obydwie, uh -huh. bo zalaliśmy sobie filiżankę i się podmieniliśmy dwadnóżkami serwerami. I każda dla mnie smakowała tak samo. Znaczy moja była trochę lepsza. Była lepsza, zdecydowanie lepsza. Ja zacząłem od mojego Aeropresu. No I... u ciebie było rzeczywiście trochę bardziej wodę czuć. I dałem ci porównanie, po którym wybuchnąłeś śmiechem na całą kawiarnię i musiałeś przeprosić. Mm -mm. Tak. Mm? No. Może odruchowo, bo jesteś wychowany i kulturalny, ale, ale tak było, bo A powiedziałem, ja że, jakbym, kulturalny. że jakbym zrobił yy, aeropress na dwie szklanki, mm -hmm. ale rozwodnił na cztery. No przykro mi, no niestety wypiłem no, no, e, nie trochę wyszło. tych aeropresów w życiu, nie wyszło. robię je, e, piłem w różnych miejscach, no i niestety no nie wyszło. Co do espresso super tutaj, no poszło. Kawa z mlekiem też była raczej ekstra, Michu, trochę więcej zastrzeżenia. Ja dałem ósemkę, ale jeżeli chodzi o alternatywę, moja ocena 5. Moja 4. Tutaj ładnie podane. Bardzo ładnie. Ciekawe ziarno, można było wyciągnąć z niego znacznie, znacznie, znacznie więcej. Mhm. Dokładnie. I tak naprawdę espresso, kawa z mlekiem i alternatywa została oceniona, czyli to w jakim celu przyszliśmy. I dalej mamy kilka dodatkowych elementów: wiedza baristów, lokalizacja, wystrój, gama wyborów, obsługa oraz cena. Mhm. E, to co, może pojedziemy do góry od alternatywy, Ech. czyli powiemy o gamie wyborów, tego co okay. możecie dostać w tamtym miejscu? E, jedna rzecz jest tylko myląca. To prawdopodobnie wynika trochę z covid ale też dodatkowo z tego, co Michał mi powiedział, czyli kawiarnia Tłok również jest piekarnią. Staje się tak, Staje się piekarnią z tym projekcie. Więc e, lokal na zdjęciach jest zdecydowanie większy. Tak, e, jeżeli ktoś był, Tylnia część jest odcięta, jest zasłonięta. Bar jest przebudowany. Bar jest y, plecami do tego pomieszczenia, co było dalej, gdzie można było sobie siedzieć, a nie jest już po prawej. Więc e, jakby, ja myślałem, że to jest częściowo covidowo, żeby ludzie ograniczyć. Ja też pierwszy moment, bo nie byłem jeszcze w tam. Ale od tak od naprawdę ktoś tam się wyłonił z zakotary i tam po prostu było widać takie rury, od, prawdopodobnie od y, wentylacji. Mhm. Więc no i ta, tej części już nie ma, więc na zdjęciach nie. Jakby... na Instagramie, mm -hmm. gdzie dodali, że ruszają z tym, więc myślimy, że to po prostu wynika z Jak m... piekarni. Prawdę która robię, będzie tak. pod szyldem pokusa bakery. E, gama wyboru... Mm. Ja dałem dychę. Ja dałem też dychę. I tak naprawdę... Dla Michał każdego coś tutaj... dobrego. Tak, dla każdego coś dobrego. Ja zrobię tak, Michał, bo tutaj to już tam mnie hmm. ważne, Tak. E, Wychodzi, dycha, bo mamy tak. Kawę, herbatę, kanapki, koktajle, wodę, ma macze, tonik, aperol, tonik, lemoniady. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś gustuje w kawie, to napije się kawy. Jak ktoś przychodzi z kimś, kto. Jedna osoba lubi kawę, druga woli się napić czegoś. Orzeźwiającego innego, to w sensie też to dostaje. To gazowany. wszystko jest fajnie podane, to wszystko dobrze wygląda. Więc tak naprawdę fajnie, że jest. Jedno pytanie, bo ja nie zwróciłem uwagi, ale to nie jest nic z tego. Tam żadnej Coca-Coli albo czegoś takiego nie było, nie? Było od Friza. Od Friza. I, I to jest właśnie fajne, nie? To, jest, Fryzkole, to ja. jest takie typowo, nie wiem, trochę hipsterskie, ale tak naprawdę fajne, że, że, że jest coś takiego, a niekoniecznie, wiesz, wielki parasol Pepsi czy Coca-Coli, nie? Piwerko też było. Mhm. A, no okej. Okay. Więc tak naprawdę 10 na 10. Kto chce, na pewno coś dla siebie znajdzie, tak? Nie będzie to tylko kawa. Wiedza baristów. Przechodzimy wyżej. Ja tak naprawdę oceniłem to przy pierwszym kontakcie, który się pojawił. Mam kilka... Ja potem trochę zmieniłem w sensie... No zaraz opowiem. Ja dałem sześć. Okej. Okay. Ty dałeś? 5. Dobra. Jakby ja wszedłem i poprosiłem o espresso i taką miałem chwilę zastanowienia, powiedziałem się, jak... Tak jakieś pytanie sformułowałem, w którym dopiero wtedy jakby dostałem informację, co to będzie za espresso, jakby, tak. jakie ziarno. Wydaje mi się, że w takich miejscach powinniśmy od razu dostawać jakby informację, co jest, tak? Jeżeli Jak... istnieje wybór, a jeżeli nie, to od razu mówimy, mamy na młynku to, to i to. Y... I jakby dostała ta informacja mi przekazana tak bez przekonania. Bez przekonania i... Chciałem zauważyć, że została kilkukrotnie powtórzona, mm -hmm. bo to było, że nawet sobie zapisałem cytat, że to jest Guatemala bardziej kwasowa. Mm -hmm. czy, nie wiem, przytaknąłeś, czy coś zrobiłeś, i było że. No, ona jest bardziej kwasowa, ale kwasowa bardziej od czego, ym, jakieś posmaki. Mm -hmm. jakieś tak. Brakowało głębszego y, opisu. tak? Dopiero Cały... przy alternatywie, jakby y, drugi barista y, przekazał tak. tą informację, nie? co tam jest. No, czy mamy posmak? Mm -hmm. Bardzo mi się podobało to taki aspekt około kawowy, bardzo mi się to podoba. Znakomicie w w władanie angielskim akcentem. W angielsku fajnie mówił Barista. Tak? No? Słychałeś? nie, No ja słuchałem. Bo ja lubię. Jak ktoś mówi takim fajnym amerykańskim. No. Ja to lubię. Nie lubię tych PS na da Bardziej wolę What is the problem? Nie, 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 nie. Dziękuję. Stop it. E, dobra. Przejdźmy do ceny. E... O, panie, co ty tu dałeś? No właśnie, tak. Z... Znaczy, chyba ja nie zrozumiałem. Cena 10, że jest ok, czy to jest że, że drogo? 10 to jest najlepsza. A. Ale w stosunku do czego? No, 10 to jest super. Że co? Że dobra za... cena? No. W sensie, że cena adekwatna do tego, co dostajesz. No, czy, że Do produktu. Nie powiedziałbym, wiesz. Na przykład w alternatywnie, no niestety wiesz, no jakbyś dostał dobre, to byś inaczej potrzebny. Mi chodzi o ogólnie o ceny porównywalne okay. i tak dalej. Porównywalne z innymi kafejkami, okay. e, kawiarniami. Przepraszam, ja dałem dychę. Ja też dałem dychę. Nie ma się o co... Przy... No, no nie, tak naprawdę nie, no 8 złotych, 8 złotych yy, espresso. Espresso? No, 8. 8. Tak. Aero 12, Chemex 18, Drip 12 kapów lat Lat Latte 9-10-11, mhm, więc czyli mega tak, no, dobre. Okej, okay, nie, no, okej, mhm. yy, <grym> nie? Pijmy, nawet dobra, nie? Dziwne porównanie przyszedł do głowy, nawet go nie wrzucam. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie, nie. nie, nie. wiem o co chodzi. Nie nie, nie, nie będę tego nawet mówił. Nie, tylko... Super, było naprawdę, cena jest spoko. Naprawdę jest bardzo dobra. Ja bym tylko jedną rzecz zmienił. No. Yy, mleko bez laktozy złotówkę. Rozumiem. Dopu... A co, to jest ekstra, tak? Dop dopłacane, no rozumiem mleko owsiane bazują na mleku Oatly, które nie jest tanie, nie jest łatwo dostępne, więc rozumiem dopłatę za to, bo różnica w cenie między tymi mlekami jest spora. Mhm. Ale w, mom y w momencie, kiedy ja mam nietolerancję laktozy, dopłacając za mleko, które tak naprawdę muszę wziąć, a poza tym cena w różnicy między zwykłym a bez jest znikoma. No i w... więc nie rozumiem, skąd wynika. Jeżeli byłoby to jakieś, nie wiem, inne quality yy, byłoby droższe, rozumiem. W tym momencie tego nie rozumiem, nie chcę, wiesz, też tak twierdzić, że a bo ty pisz bez i ci to szczypie. No nie uważam Obecny... po prostu, że w obecnych czasach, kiedy dostępność tego mleka i cena jest taka jak, jak zwykłego. To nie powinno być dopłacane. No tak naprawdę nie wiem, dyskryminacja na tle picia konkretnego mleka, bo to wynika ze zdrowia. No dokładnie. Mhm. Więc mówię, rozumiem owsiane. Czemu? Bo to też może być zdrowotne: ktoś białka nie mhm. y, ma uczulenie na białko, mhm. to wtedy musi owsiane. Okej, okay, to są skrajniejsze sytuacje, ale no to mleko jest znacznie droższe, tym bardziej, że. Bazują na Outli. W tym momencie ja nie mam wyboru. Te ceny są takie praktycznie takie same. To mleko jest dostępne. Okay. Outli jest ciężko dostępne w Polsce. To możesz iść i kupić w każdym sklepie bez laktozy. Więc mm -hmm. oto się tak. Bo powiedziałem, że poproszę flata no. i w tym momencie zostało mi normalnie było nabite od razu na kasę złotowa więcej. I ani nie wspomniane. No, tak nie ten. Nie I powinno ten, to wyglądać, no, nie trochę to za, zaszczypało. Poczekaj. Więc tutaj jedyna rzecz, a tak to ceny naprawdę fajne. Tak, to wyglądało całkiem spoko. No, Dobra? Żyłem, e, obsługa. Trochę jakby w połączeniu z wiedzą baristów nie? Mm -hmm. było. Więc e, ja powiedziałem swoje, zaznaczyłem 7. Tak samo jak miałem sześć wiedzy baristów, to dałem obsługę 7. Ja mam 6. E, jest, jakby to wynika trochę z tego pierwszego kontaktu. Oczywiście tak. fajnie było przywita strzału, no. wiesz, przywitanie, na wejściu i tak dalej, ale brakowało, niezależnie czy jesteś kawowcem czy nie, to do kawiarni typowo kawowych, które nie są sieciówkami, przychodzisz, bo jesteś, jakby, przychodzisz do specjalistów od kawy. Tak. I ta kawa się powinna tam pojawić, nie? Na po tak, samym początku. Nie, bo pomyślałem o jednej rzeczy teraz, bo powiedziałeś o tym przywitaniu. Zauważyłeś, że kompletnie inne było przywitanie i pożegnanie po tych wszystkich przemyśleniach, kim nie. oni są. Ja zauważyłem. A jakie było na początku? No na początku, no normalnie mhm. właśnie nawet sobie zapisałem niestety z przykrością, że Odczułem po prostu kolejny klient, zero takiego. A, tak, a ja słyszałem rozmowę, słyszałem rozmowę, że jeszcze półtorej godziny zostało, no już a. zaraz koniec, nie. A, okej. Okay. Taki kolejny klient brak, brak takiego indywidualnego podejścia, no ludzie też trochę do takich miejsc przychodzą po interakcje. Niektórzy oczywiście są tacy, którzy chcą zgarnąć kawę i wyjść. No tak, ale tak. dużo osób też przychodzi po interakcję, tak? Zacznijmy od tego, że też w podcaście wielokrotnie, czy technologicznie, czy nie rozmawialiśmy na temat GC, który jest zresztą Green Cellu, tak, który jest mm. naszym partnerem. User Experience. User Experience, user, nie wiem, interfejs, ale generalnie ten typowy customer Experience, tak, tak. który jest, jest pierwsza klasa, w jaki sposób jesteś obsłużony tutaj mogło być trochę a na końcu co było jak wychodziliśmy no tak już przyjaźnie było nie aha dobra ale może po prostu siedzieliśmy no, siedzi, wydaliśmy tam stówkę w dwójkę więc może dlatego zostało dobite do utargu no dlatego jakby to taki no troszkę na jednoznaczne określenie tego co dostajesz Wiesz, chodzi mi o to że jest podwójne ale nie ja widziałem co podwójne. Czy podwójnie muszę za to zapłacić? Bo pani tak powiedziała podwójne, że myślałem, że ja muszę 16 zł za espresso zapłacić zamiast 8. Kumasz, o co chodzi? Tak, tak, tak. No ale tak jakby, wiesz, wychodzi z takiego elementu. Wystrój. No ale... i właśnie dałem 5. Ja dałem 8, bo. Ale... ale bym zmienił to. No to zmień. No to zmienię na. Znaczy, wiadomo, że każdy ma swój klimat, nie? jak coś powinno wyglądać. 7. Michał zmienił na 7, dodaj tam u góry. E, ja dałem, tak jak powiedziałem, e, 8, bo jest fajny wystrój. Taki moder modernistyczna, tak. Kawiarnia, mhm. która doskonale wpisuje się w ten klimat nowoczesnej gdyni, tej modernistycznej gdyni. Okay. Bardzo mi się podobało fajne, wysokie stołki barowe, tak bym powiedział, okalające jakby przy poręczach zejścia do toalety. Jokery. Takie jokery. Też stoliki porozsadzane gdzieś tam przy ścianach. Nie zauważyłem niestety w czasie covidowym, czy było napisane, jest jestem zdezynfekowany czy cokolwiek i możesz tutaj siadać. Nie było. Nie było, ale też stoliki były zajęte, tak? Mhm. Nie wiem, czy na końcu potem one były w jakiś sposób dezynfekowane, czy nie. Myślę, że teraz w tej chwili jest to dość istotne. Trochę. Ale bardzo fajny klimat, posłuchajcie, fajne lampy, bardzo fajne właśnie filiżanki, dzbanki, bardzo fajnie menu zaprezentowane w takich ramkach, w których jakby jest napisane napój, tak, który mhm. z tej gamy wyboru, który chcemy wybrać i cena, w takie ramki jakby po prostu zdjęciowe, nie? takie duże, trójwymiarowe trochę bym powiedział, no. ale bardzo fajnie to wyglądało. Mega stosowane plakaty. Szczególnie w talecie. Tak. One no. były sztos, naprawdę fajny grafik. No i ten słynny... Taką historię to pokazuje, trochę tej, tej, tej kawiarni, nie? I słynny neon. Dokładnie, i słynny neon, bardzo I fajnie to wygląda. I kwiaty, i muza spoko. Taki klimacik też całkiem hmm. fajny. To, to, to było na, naprawdę, na to uwagę. ten wystrój był ekstra. Muzyka, bardzo przyjemny nastrój, taki właśnie z pogranicza gdyńskiego modernizmu. Lokal duży. Przy tym założeniu tego, tej covidowości, tak? Oczywiście wchodzisz okay. na szybką kawę i wychodzisz, tak? Więc ja to tak założyłem. No, ale jakby zakładamy, że tam jakby dodatkowa akcja się teraz dzieje, za co chylimy czoła? No, dla mnie był ząk to, że tu był zamknięty, bo nie byłem tam od jakiegoś czasu. No, tak. Więc y, po prostu wiem, jak w tamtej części było. Można mhm. było sobie usiąść na kanapie, było, mhm. wiesz. Y, też niektórzy lubią, wiesz, być odcięci od tego baru, mhm. że sobie siedzą i nie są cały czas obserwowani, więc zauważyłem to i dla mnie jest tam trochę chaotycznie. Ale to jest moja, wiesz, taka... O, może przy tym barze rzeczywiście, jako że on został przestawiony trochę, to mm, z jednej strony es, mm, ekspres, tak? Mhm. E, Czyli La Marco i młynek, mytosik, jedynka. Mhm. I z drugiej strony jakby tam kasa, ale też wyeksponowane miejsca do, znaczy możliwość zakupu jakiegoś ciasta albo kanapki. Mhm. To też super, ale to było wszystko widać. Mi się podobało i na wejściu ten taki, po prawej stronie jak się wchodzi, taki regał przeszklony jak kiedyś u lekarza tak, stary. Tak, tak, na to pielęgniarki, nie? Jakubi... zabiegowym. Dokładnie. Taki wiecie, metalowy stary, ale to jest bardzo klimatyczne, mi się to mega podoba, właśnie wpisujące się w ten cały wystrój, który jest w środku. Mhm. E, I e, no tam też gadżety, tak, tej. Były, no, jakieś a, I to też bardzo szwingi, fajne. No i oczywiście elementy. Dzbanki. Drip był chyba. Drip, filtr chyba były, był, był mhm. dzbanek, Więc jak ktoś by też potrzebował w klimacie kawowym, a nie w CIBO kupować. E... O dziwo mają w CIBO filtry Hario, mhm. Więc, ale jakby ktoś mimo mhm. wszystko chciał zrobić to kawiarni, bo fajnie, bo lubimy kawiarni, wiem, że są specjaliści, to, to, to jak najbardziej tam też takie rzeczy znajdziemy. Ja bym chciał przejść do najważniejszego miejsca w kawiarni, czyli do toalety. U mnie na liście toaleta jest najważniejsza. Człowiek chodzi za potrzebą, ale nie będę mówił źle. Schodzisz schodami na dół, fajna, czysta toaleta z fajnymi e, plakatami na ścianach. Tak więc jak wypijecie kawę i zejdziecie na dół do toalety, no to można za potrzebą pójść. E, jedyny problem był, czysty, ale klapa od toalety spadała. Znaczy się podnosisz, podnosisz deskę klosetową no. i musisz się wtrzymać kolanem, bo ona opada. Albo możesz zrobić patent, ale wygląda to następująco. No i Michał go potem tą klapę obwiązał papierem toaletowym, żeby się nie opadała do rury, tak, która jest z syfonu. No, nieważne, bo zaraz wyjdzie luźno przy toalecie. Na toalecie. Ale bardzo fajny klimat, przewijak dla dzieci, więc jak przyjdzie jakaś mama, czy po prostu rodzina z małym dzieciakiem, bardzo, znaczy ładnie pachnąca toaleta i w środku przewijak, więc to też jest godne uwagi. I zauważyłem, że kobiety to sobie cenią, że do ich potrzeb też było przygotowane. No, <laughs> tak chciałem o tym powiedzieć. Też jakbyście, jakby zabrakło czegoś, to tam też jest. No. Nie wiem, dziwny temat no tabu. Ale no, jakby no, jest do higieny intymnej kobiet też są, jakby rzeczy, tak, więc fajne, że to jest, bo ja to pierwszy raz widziałem. No to właśnie byłem na przykład w słonym spichlerzu i byłem ze znajomymi i od razu dziewczyny zwróciły na to uwagę, że jakie to jest fajne. Nie? No i to mi się też podoba, więc y, jest. Y, więc fajnie. I y, to tak naprawdę, posłuchajcie, wszystko. No nie, jeszcze o lokalizacji. A, powiecie. lokalizacja jeszcze. No. Ja mam lokalizację. I masz za... pełen notatnik, panie. No i wszystko. A kibel. Wszystko jest zepsane. spada klasa. <laughs> Co czytasz moje notatki? Co? Używa? No, <laughs> no taki fajny podcast. Lokalizacja. No ja się Czekaj. nie przyczepię, no. Nie, no dawaj. Lokalizacja. No to jest praktycznie, praktycznie na świętojańskiej. To jest w śródmieście Gdyni. Ale też mi się podoba, że fajny jest w ulicy. Bardzo podoba fajnie. mi się. Bo byłoby jednak na Świętojańskiej samochody i tak dalej tu nie wiem, nie zwrócie masz tak uwagi, ale. Yy, nie wiem, to może z dwa samochody przyjechały i także zauważyłem je, więc nawet w ogródku nie byłoby to jakoś. Tak, wiesz... do, do pełnej. Bo ja zaznaczyłem osiem. Ja również. I to jakby wynika trochę w skali 10. Wynika chyba trochę z tego, że mamy taki nasz klimat tego, gdzie powinna się znajdować, mhm. słońce i inne rzeczy, ale to jest solidne osiem. Bardzo Do dziesięciu niewiele się. brakuje i tutaj mniej nie można dać, bo to jest naprawdę w Śródmieściu Gdyni. To jest, tak jak już wspominaliśmy, K, 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 k czy G? K. Nie, 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 nie. Wybi no, Wybickiego. Mówię, że W. Wybickiego. No. <grym grym 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 grym> Typowe <grym> dla mnie. Na ulicy Wybickiego, czyli właśnie jakby boczno od Świętojańskiej. Między świętojańską a placem Grunwaldzkim, mhm. czyli przymuszli koncertowej jest gdzie zaparkować tak, bo można, przyjeżdżając właśnie w ulicę Wybickiego, zaparkować sobie nie, nie już przy ulicy chyba nie, ale dalej można zjechać na parking podziemny i zapłacić 3,50 za godzinę siedzenia. Albo można sobie wzdłuż jakby parkingu, tak bym powiedział, podziemnego, wzdłuż Centrum gdyńskiego centrum no, filmowego byliśmy, można, sobie, no. można sobie zaparkować. Samochodem tu i tutaj jest i tak płatne parkowanie, ale. na godzinę byliśmy. Ktoś może dojechać autobusem i spokojnie się przejść, bo naprawdę w fajnym miejscu. Można siedzieć wewnątrz, można siedzieć na zewnątrz i jak siedzisz na zewnątrz, to nie czujesz spalin, nie jest jakoś super głośno. Też znajdzie się kącik dla palacza, jak wyjdzie się, to jest popielniczka, tak, można spokojnie sobie, jeżeli ktoś ma potrzebę, besia, tak, można sobie od razu zapalić. Więc solidna ósemka, jeżeli chodzi o lokalizację, tak samo u Michała. Dokładnie tak. No i jakby przychodzi nam sumowanie całości. Czyli po naszych pewnych poprawkach mamy, ja mam 97 na 130. Ja również mam 97 na 130. Zobacz, jacy zgodni. <noise> Wyszło tak samo, oczywiście w innych miejscach mamy różne skale, mhm. ale na 130 punktów łącznie, czyli tego, co stworzyliśmy do mm, espresso, tak, czyli na 50 i potem w tej drugiej części 70, łącznie 130 punktów, 97 u mnie, 97 e, u Michała, e, Cafe Tłok, nie, jest bardzo dobrze. Super jest, naprawdę. Naprawdę jest super, nam się bardzo podobało. Od tej ilości kawy jedyna rzecz jest taka, to jest oczywiście nasza kwestia, mój brzuch się gotuje, nie? Mój no. żołądek się gotuje, dlatego pijemy teraz non-stop wodę, ale bardzo wam gratulujemy. Naprawdę bardzo nam się podobało. Jeżeli chcielibyście spróbować kawy, no, to mów. zapraszamy was do kawiarni Tłok na ulicy Wybickiego 3 w Gdyni. Numer 3 wśród 10 kawiarni i herbaciarni w lokalizacji Gdynia ma 50 recenzji na TripAdvisorze, ale jakby w tych 10 najlepszych znajduje się w wyszukiwarce TripAdvisora na pierwszym miejscu. 81,391 Gdynia. Dokładnie tak. 618 opinii to też o czymś świadczy. 618 opinii w Google? Tak, Wkrótce zamknięcie. Ile Google mamy? Zamknięte już, kurczę, my się kawki napiło jeszcze. 618 opinii, 4,7 na 5. Super wynik. Mhm. Więc u nas, uśredniając ocenę na 5 kubków LPK, będzie pewnie z 4, nie? 4, będę. 4 Takie solidne kubki 4 kubki LPK, 4 na 5. My was, my jak najbardziej rekomendujemy. Podejdźcie sami się, przekonajcie. Bardzo fajne miejsce. W sumie nie zapytałem Cię o jedną rzecz. No. Byłeś tam kiedyś? Nigdy w życiu. Okay. Byłem tam pierwszy raz. Tym bardziej, bar tym bardziej, tym bardziej, tym bardziej, tym bardziej mi się spodobało. Moja opinia trochę się poprawiła, bo nie, niestety kiedyś miałem nieprzyjemne doświadczenie. To już zostawmy. No tak. E, zapraszamy Was serdecznie do kawiarni Tłok. I co? Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Taka nowa seria za piątkowy odcinek. Dajcie znać w, na naszym Instagramie, hmm. jak Wam się podoba. Na warsztat za miesiąc tak naprawdę, czyli na koniec września będziemy mieli dla Was. Na koniec września, czyli prawdopodobnie 25 września będziemy mieli dla Was następną wybraną kawiarnię, kawiarnię. z Gdyni albo, no czy miasta, miasta, tak, miasta, Tak, tak no. naprawdę nie będziemy Zobaczymy, się... Zobaczymy, gdzie dotrzemy. Tak, nie będziemy się w ogóle tym teraz zastanawiać, ale jakby czekajcie z utęsknieniem. Na pierwszy ogień poszła kawiarnia Tłok. Mocne cztery na pięć. Mhm. Cztery kubki. Dziękujemy wam bardzo. Życzymy wam super udanego weekendu, jak zawsze. Śledźcie nas na Twitterze, na Instagramie. Zostawiajcie maile, subujcie łapkujcie i wszystko inne co się daje komentujcie bardzo wam dziękujemy z tej strony Adam z tej strony Michał trzymajcie się cześć hej